powiem Ci szczerze, że jestem podekscytowany i mam dreszczyk emocji w tym wszystkim, bo będę to robił pierwszy raz. Dwa strzały. Witam, Wiking z tej strony. Wraz z Sawikiem dzisiaj mamy przyjemność gościć Denisa. Labrygę. Wcześniej miałeś możliwość dzisiaj strzelania z motylem, tak? On przekazał Ci podstawy strzelectwa taktycznego, podstawy generalnie, jeżeli chodzi o takie abecadło strzelectwa, czyli warunki bezpieczeństwa, postawa strzelecka, zgrywanie przyrządów celowniczych i umiejętna praca na języku spustowym. My sobie przekujemy teraz tą wiedzę na tor sportowy, który tutaj dla Ciebie przygotowałem. Mega. Pomysł mamy teraz taki, żeby Denis kogoś nominował do tego, aby tor, który on przebiegnie, zrobić w formie konkurencji, tak? No to super, już mam takiego jednego delikwenta. Kogo jest chciałbyś, Denis? Słuchajcie, jest nim Daniel Omielańczuk. Czyli co, Daniel, zapraszamy Cię na strzelanie, do motyla pewnie na jakieś podstawy, bo nie ma takiego drugiego fachowca jak Pan Motyl. My natomiast potem z Sawikiem ustawimy Ci tor, użyczyć nawet swojego MPX-a i zobaczymy, kto wykręci lepszy czas. Tam strzelałeś u motyla, tak? Również z karabinku sportowego. To będzie znowu karabin sportowy. To jest tak zwany Zigzauer MPX. I z tym karabinkiem przebiegniemy sobie taki tor. Tor zaraz, który on zaraz... On też ma spust taki czuły jak tak, on ma tamtego też, karabin? On ma też bardzo czuły spust. Okay. Czyli to, co nas obowiązuje, tak, to kultura pracy na spuście, czy się tak wyrażę. Okay? Tak jest. No i bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak jest. Się nauczyłem. Słuchajcie. Już się nauczył, tak. Ja układam już karabin pod siebie, tak? Czyli już go nie muszę odbezpieczać, on już jest odbezpieczony. Tak, ja już Ci go przygotuję jakby do samego strzelania, tak? Teraz, jeżeli zobacz, poczekaj. Dobra. Czyli całość będzie wyglądała w sposób następujący. Czekam sobie na dźwięk timera. Poszło, tak, zbieram karabin, hop, hop. W ten sposób, nie? Wpinamy magazynek, zrzucamy zamek, wbiegamy na cel, który się pojawia, oddamy dwa strzały, oddajemy dwa strzały do dwóch tarcz, jak najszybciej przemieszczamy się na drugi koniec, wejście w postawę, bam, strzał do beczki. Dawaj. Hop. Tak, dobrze. Bam, 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 super. Bam, bam i blacha. Dobrze, super. Ja wychodzę stąd. Słuchaj, lepiej już ci tłumaczę, o co w tym chodzi. I tu wyjść. W strzelectwie, już Ci pokazuję, jest coś takiego jak optymalizowanie toru. Właśnie. Zobacz, jeżeli zależy mi na czasie, to czy lepiej będzie mi strzelić w momencie pojawienia się tego celu. Zobacz, że ja nie będę czekał, aż wyjdę, tylko jeżeli ja będę biegł, to ja zacznę wchodzić w postawę, jak tylko zacznę widzieć ten cel. Ja go jednę tu. A, już go masz. I na wyjściu, widzisz? Dobra. Innymi słowy, jeżeli to byłaby nawet sytuacja taktyczna, gdzie ja chcę wyjść, to ja zobacz, ja się wyłaniam, on już ma na widelce, nie? Dobra. A ja chcę to zrobić jak najszybciej, czyli jak tylko mi się cel ujawni, bam, bam, bam. Jasne. Nie? Powiem Ci szczerze, że jestem podekscytowany i mam dreszczyk emocji w tym wszystkim, bo będę to robił pierwszy raz. No mówię, to nie jest takie proste, tak jak rozmawialiśmy wcześniej z motylem. Jest tu mnóstwo elementów, o które trzeba zadbać. Dwa strzały. Zabezpiecz. Dobrze, ładnie, tylko po dwa strzały do każdej tarczy. Uwaga. Dobrze. Twój czas, 9,73. Yeah, zabezpiecz. Ładnie. Zobacz, teraz zliczamy sobie punkty. No, licząc na Twoją korzyść, to powiedzmy tutaj. Ale nie, to, może nie trafiłem. Nie, trafiłeś, tylko ten pierwszy Ci bardzo mocno odskoczył, bo nie była dociśnięta kolba do ramienia, nie? Na szczęście masz siłę w łapie, dlatego przytrzymałeś go na poprawie. Ale ładnie. Gdybyś teraz tylko jeszcze popracował nad celnością, to już fajnie, nie? Tutaj mamy Alfa Charlie. Najlepszy sto. Tutaj mamy, że biegnąc. Alfa Charlie. Alfa Charlie jest. Najlepszy sto, że biegnąc i próbując wycelować w napastnika, lata, szukasz, chcesz ustabilizować ten cel, to jest masakra po prostu. No, słuchaj, masz coś takiego jak w strzelaniu, to jest tak zwane szybkie widzenie. Okay. Nie wiem, czy spotkałeś się kiedyś z podobnym sformułowaniem w sportach walki. Szybkie widzenie polega na tym, że tak naprawdę Twój wzrok dostosowuje się do tego, co dzieje się przed Tobą i wszystko to, co jest tutaj dodatkowym przyrządem optycznym i tak dalej, to ma pójść do oka.
to nie jest, że ty okiem szukasz przyrządu. To jest detal. Tylko ty się skupiasz. To jest detal. I teraz zobacz, jeżeli masz odpowiednio wyrobioną pamięć mięśniową, to zobacz, u mnie to wygląda w ten sposób, że ja się nie skupiam, że ja będę szukał teraz tutaj kropeczki, tylko ja się skupiam tam, gdzie chcę trafić. Ja teraz okiem, ja się skupiam. Jeszcze mało tego, ty mi zrobiłeś teraz przysługę, bo zrobiłeś mi dziurę. Ja już teraz, zobacz, nie mam dużego pola do skupienia, okay, tylko już patrząc, ja widzę, patrzę sobie tą dziurkę i ja się na niej skupię. Aha. I teraz zobacz, jak patrzę sobie w ten cel, już sobie wizualizuję, że moim punktem trafienia jest ta kropeczka. To wejście w postawę ma być dla mnie tak samo naturalne, jak dla ciebie wyprowadzenie lewego i prawego prostego, nie? Mega. Zobacz, że tutaj mam parę takich rzeczy, typu wejście w postawę. To się będzie pojawiało zawsze, nie? Przeniesienia, czyli jeżeli mam na przykład szerokie przeniesienie z tarczy lewej na tarczę prawą, ja muszę działać, podobnie znowu jak u ciebie w sportach walki, na biodrze. Nie chcę przenosić samą ręką, bo ona jest wolna. Poza tym znowu nam tutaj dochodzi ta kwestia tak zwanego szybkiego widzenia. Ja chcę przenosić szybko przede wszystkim wzrokiem, a dopiero potem bronią, bo to co widzę, to jestem w stanie do tego strzelać, nie? Mogę mieć najszybszy karabin na świecie, ale jeżeli moje oko nie będzie nie nadążało za tym, co się dzieje, to ten karabin może sobie położyć przy kominku, nie? Ja wyhamowuję, jednocześnie obniżam środek ciężkości, żeby ustabilizować obraz, tak? Jeżeli, zobaczcie, zrobię coś takiego, to będzie strzelanie na farcie, tak? No tak, no. Jest coś takiego w sporcie, parę razy nawet zdarzyło mi się tak zrobić, że miałem na końcu tarczę. Powiedzmy, gdyby tam nie było tego gonga i miałbym tylko jeden strzał do oddania, gdybym leciał na wariata, to zrobiłbym to w ten sposób, że... i bym nawet wypadł z toru. No tak. Ale dopóki oddam strzał, będąc w torze, to jest zaliczone, nawet jak wypadnę. Jest, panowie, teoria w strzelectwie, która mówi o tym, że każdy zbędny przeruch, czy dodatkowy przeruch, to jest 0,25 sekundy na torze. Teraz zobaczcie, jeżeli zdarzy się taki fuck up, jak był tutaj, gdzieś źle podpiął się magazynek, szukałem palcem zrzutu, to już mi daje pół sekundy straty. Tak. Teraz tu znowu gdzieś był fuck up, bo nie widziałem przyrządów, kolejne pół sekundy straty, czyli już mamy 1,25, prawda? Prawie. Podobny czas. Podobne czasy macie. Zbierasz się bardzo dynamicznie i nie wyhamowujesz przed wejściem w cel. Okay. Czyli ty de facto, zobacz, znowu, jeżeli moją linią błędu jest tu, to ja zanim wejdę w tą linię, ja już muszę wyhamować. Ty natomiast wpadasz w tą linię. Dopiero zaczynasz wyhamowywać, stabilizujesz się i zaczynasz oddawać strzał. Okay. Ile, Paweł? 15,40. 7,36. To zrobić spokojniej, bo interesują nas same alfy, czyli kółeczko w środku. Nie lecisz na wariata, tylko biegniesz sobie fajnie, płynnie, swobodnie, bo chcemy ostrzelać same kółeczka środkowe, czyli alfy, ok? Czyli sama punktacja. Tak jest. W tym momencie mamy to zrobić. Środeczki w ruchu. Same. Tak jest, ale interesuje nas tylko środek. Przebieg Dobra. Czasowy już był, teraz idziemy na jakość, ok? Dobra. Powoli, powoli. Rozluźnij. Drugiego strzału zabrakło tutaj i lufa odeszła od tego. A tak fajnie szło do połowy, tu się już podjarałeś. Podjarałeś się i tu byłeś. Raz, że kolba odeszła na dobre pół metra od barku i zobacz od razu, co jest na tarczy, nie? Białe pole. To jest pole hańby. Tego nie puszczamy, bo nie zakopuję, nie? No, jesteśmy już po strzelaniu. Rekord ustanowiony dla Daniela. Denis, co nam powiesz? Jak się czujesz? Ja powiem wam tak, ja zrobiłem mega drugi trening w tym dniu. Słuchajcie, no miałem być o 15 w Głogowie, zeszło nam troszeczkę później. Zawsze tak jest. A myślałem, że to 2 tygodnie później się ogólnie skończy. Ogólnie było mega, zajebiście, bo poznałem podstawy strzelnictwa, podstawy wiedzy. No i mam nadzieję, że będę powielał ten schemat w dalszych częściach moich praktyk, do których serdecznie zachęcam. Słuchajcie, panowie, wybitni specjaliści. No ja dzisiaj przyjechałem do nich na naukę, pokazali mi na torze, gdzie mi się najbardziej tak naprawdę podobało, na torze akcję, w ferworze walki, słuchajcie, dałem z siebie wszystko, także naprawdę. Denis, jeszcze ja takie mam pytanie. Jaka jest różnica między tym, jak sobie wyobrażałeś strzelanie do tego realistycznego, które teraz żeś odbył? Szczerze mówiąc, no tylko tak realistyczne strzelanie, no to widziałem w filmach, jak robią i pokazywaliście mi to dzisiaj na żywo, no to mogę szczerze powiedzieć, że to jednak odnosi się co do filmów akcyjnych.